Pola Gadowska i Szymon Poloczek to laureaci trzeciej edycji ogólnopolskiego studenckiego konkursu malarskiego imienia Wojciecha Fangora. Ich prace są prezentowane w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku. Konkurs jest organizowany przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku od 2015 roku, w którym uczelnia obchodziła swoje 70-lecie, a Wojciech Fangor odebrał honorowy doktorat gdańskiej ASP. Kierowany jest do studentów malarstwa od drugiego do ostatniego roku studiów. Nagroda w konkursie była dla mnie bardzo ważnym etapem. Dała mi dużo motywacji. Przestudiowałem biografię Wojciecha Fangora i wyciągnąłem po prostu wnioski z jego słów, kiedy powiedział, że istotą sztuki jest kontrast. Szymon Poloczek jest studentem ASP w Katowicach. W swoich obrazach używa żółci, błękitu i czerni. Zarówno proces pracy, jak i jej efekty traktuje jako próbę zdystansowania się i przyjrzenia sobie. Malowanie obrazu to jest trans i na wiele godzin wchodzę w plamę i pracuję po prostu z nią. Natomiast kolor to jest narzędzie i to jest broń. Pola Gadowska jest absolwentką ASP w Warszawie. W swoich pracach łączy inspiracje wycinankami ludowymi, tatuażami i graffiti. To, co najbardziej inspiruje mnie w sztuce ludowej, to szczerość artystów ludowych, dekoracyjność. I to staram się przekazać w moich pracach. Prace laureatów konkursu imienia Wojciecha Fangora będą prezentowane w Zbrojowni Sztuki do 25 października.